Cześć, witam was na kanale A Ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Różański, jestem kolekcjonerem gier i konsol, a również graczem i dzisiaj przedstawię wam trzy gry, które powinniście jako kolekcjonerzy szukać i na pewno mieć w swojej kolekcji. Zapraszam. Więc tak, słuchajcie, gry w zasadzie te, które ja szukam, które ja kolekcjonuję, są to oczywiście, jak wiecie, w głównej mierze na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Czasami zdarza się coś ostatnio kupić na PlayStation 5 i też na jakieś tam Nintendo, też wiadomo, no różnie to jest. Jak coś spotykamy, dzisiaj są takie czasy, że jeżeli coś się tanio trafia i sprawdzimy sobie, jakie faktycznie są ceny na stronach, na aukcjach, na różnego rodzaju OLX-ach i tak dalej, czy na Vinted też ostatnio często się coś pojawia, to zauważymy taką tendencję, gdzie gry te, które są drogie, można spotkać w pakietach. Można. Jakie gry? No na przykład właśnie pokażę taką grę, którą kiedyś kupiłem. Ją jak najbardziej warto mieć w swojej kolekcji i pasowałoby nawet ją mieć w swojej kolekcji. Jest to God of War Trylogia. W polskiej wersji, polskie wydanie oczywiście. Znajdują się tutaj dokładnie trzy gry, nawet jest tutaj napisane. Pełna trylogia God of War. Poznaj całą serię nagradzanych gier God of War i tak dalej. Zawiera wszystkie trzy klasyczne przygody. Kolekcja God of War. Dwa pierwsze epizody na płycie Blu-ray, zremasterowane na PlayStation 3. W HD i obsługą trofeów. No wtedy wiadomo, w PS3 dopiero zaczęli dodawać trofea, wcześniej tego nie było. God of War 3, bitwa kończąca wszystkie bitwy, oszałamiające zakończenie trylogii. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, coś takiego dzisiaj potrafi używane kosztować w granicach 400 zł na naszym polskim rodzimym Allegro. Spotkać można również na OLX-ie, można spotkać jak najbardziej też na eBayu, ale ceny są podobne, w zasadzie podobne. Nie zauważyłem żadnej folii, tak aby porównać sobie tą taką faktyczną wartość tych wszystkich gier typu RAR, nie, które są pakowane tak jakby w fabryce i one od razu są w takie te twarde, plastikowe opakowania, gdzie to później jest, prawda, mocno drogie. No tego nie widziałem, nie mogłem tego spotkać, nie mogłem tego znaleźć. Ale dzisiaj tego God of War'a naprawdę ze świecą szukać w dobrej cenie, ale jeżeli się znajdzie, bo tak jak mówię, w pakietach się może znaleźć, bo ta gra była kupiona w pakiecie z kilkoma innymi grami, ale było to coś około półtora roku temu. Warto mocno mieć ją w kolekcji, bo ceny, one idą cały czas w górę. Ja oglądam ostatnio te właśnie gry, które będę dodawał do tych odcinków z serii właśnie warto mieć te gry w swojej kolekcji. Warto ich szukać, poszukiwać. Polecam mocno się w to zaopatrzyć, bo ceny i tak będą szły tego do góry. I tak, o God of War nie ma co opowiadać w zasadzie, będziemy się tłukli bogiem wojny, prawda, no świetna sprawa ogólnie. Drugą grą, słuchajcie, która już też dzisiaj kosztuje coś około 400 zł, nawet na eBayu widząc grę w folii, jest to Eternal Sonata. Patrząc na eBayu, cena oscyluje pomiędzy 40 a 70, nawet 80 funtów. Czym to się różni? No właśnie, chodzi tutaj o ten znacznik PEGI, chodzi o wydanie danej gry. To jest gra z Anglii, jest to gra wydana na rynek angielski, więc ona będzie najdroższą z nich. Sporo na eBayu znajduje się wersji amerykańskich, bo tak zauważyłem, nie wiem dlaczego tak faktycznie jest, ale ta angielska będzie najdroższa i to jest coś około 400 zł. Widziałem za 350 na OLX-ie nawet. Nie wiem, dlaczego tak 50 ktoś spuścił. W Polsce to jest rzadko spotykane. Dlaczego to pokazałem akurat w kolejnym odcinku i dzisiaj? Słuchajcie, no ja już to chciałem wcześniej zrobić, ale nie będę tutaj dodawał 20 gier naraz, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj o opowiadanie o grze, chociaż warto wspomnieć, że tutaj w Eternal Sonata będziemy sobie mieć tak jakby na łożu śmierci, tak? Czyli 1840 chyba 9 rok, jak Fryderyk Chopin, bo jest on tutaj głównym bohaterem, takim śniącym bohaterem, na temat którego właśnie powstał ten JRPG, bo to jest JRPG, będzie tutaj cała właśnie taka nie tyle batalia, tylko pokazany za życia właśnie Fryderyk Chopin, gdzie dużo będzie takich wstawek z jego życia, tych takich charakterystycznych, prawda? I na tej podstawie bardzo tak baśniowo, JRPG-owo, jak można śmiało powiedzieć, będzie to wszystko przedstawione. Muzyka główna
główna właśnie przewodnia to będzie muzyka Fryderyka Chopina, te najlepsze takie jego, że tak nazwę, kawałki, no nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, no ale no te sonaty, powiedzmy. I to się to charakteryzuje, no słuchajcie, no Fryderyk Chopin, Polak, z krwi i kości jak najbardziej, więc warto się w to zaopatrzyć. Gra dzisiaj warta już coś około 400 zł na pewno, a w takim stanie jak ja mam, czyli on jest praktycznie jak nówka sztuka wyjęta z folii, jak widzicie również w protektorze od Invisible Black, myślę, że troszkę drożej, ale warto się w nią zaopatrzyć. Widziałem ostatnio za 260 zł, było to na Elixie, warto było to kupić, chciałem to kupić w zasadzie nawet, bo komuś bym nawet z grupy od was odsprzedał, bo jak coś się trafia, mogę zainwestować, to wtedy biorę. Już to kilka razy zrobiłem, kupiłem i ktoś ode mnie odkupił, prawda, bo ktoś tam nie miał kasy aktualnie i w ogóle. Na takie gry zawsze będzie popyt, ona rośnie w cenie i tak dalej. Także polecam serdecznie się w tą grę zaopatrzyć, bo nie dość, że jest taka troszkę rodzima, ponieważ występuje tutaj główny bohater, jest Polakiem, tak, był Polakiem, no to na łożu śmierci tutaj właśnie dzieje się to podczas jego, w dniu jego śmierci, takie przedstawienie postaci, która powoduje no taką dosyć nostalgię, można powiedzieć, jeżeli ktoś jest muzykiem, tak jak ja na przykład, no to powinien coś takiego pokazywać i o czymś takim mówić, chociaż delikatnie, ale jednak. Kolejną grą, słuchajcie, szukałem tego dosyć długo, Azure Wrath. Jak najbardziej, na PlayStation 3, najdroższa z wersji w zasadzie można powiedzieć, bo jest to, jak widzicie, 15 w kółeczku takim czerwonym i jest to gra wypuszczona na język, jest to gra wypuszczona na rynek angielski, czyli będzie to najdroższe, co może być w zasadzie z tej wersji, nie mówię o jakichś kolekcjonerkach, ale jest to standardowe wydanie angielskie. Na konsol PlayStation 3 bardzo dobry stan, wręcz idealny, bo taką wtedy, pamiętam, szukałem, tu nawet rysek nie ma opakowania, oczywiście już jest w protektorze od Invisible Black. Siepanina. Ja bym powiedział, że... Bo ja w to grałem chwilę. Nie robiłem z tego live streama, bo jak wiecie, u mnie z live streamami jest troszkę ciężko z uwagi na to, że mam małe dzieci. Zwłaszcza jak wtedy kupiłem, no to już naprawdę roczek, dwa latka, niecałe dzieci, no to raz płaczą, raz coś tam innego, tłuką się. Nie jest to za bardzo możliwe. Ale grałem to, ogrywałem i powiem wam, że to jest taka, można powiedzieć, śmiało... No, będziemy walczyć, tak? Siepanina typowa. Z przerwnikami długimi. Dużo jest tutaj filmów w środku zawarte podczas rozgrywki, a sama rozgrywka to jest, słuchajcie, naprawdę nawalanka taka mocna nawalanka. Dużo, dużo krwi wszystkiego i właśnie dużo tych przerwników filmowych powoduje to, że to jest prawie, że... Ja bym to nawet porównał delikatnie do jakiegoś filmu interaktywnego, dlatego, że sama rozgrywka jest non-stop siepalina. Nie ma tutaj nic jakiegoś składnego, tylko, że non-stop walczymy. Taka bijatyka typowa, tak? Ale właśnie, Azura Wrath, słuchajcie, cena również jest coś około 400 zł. Widziałem nawet 700, za 700 parę złotych było... Jest chyba na Allegro jedna. Za 700 chyba 29 zł w folii, nówka sztuka. Ale tutaj mamy od Capcomu angielską wersję i w taką się powinniście, jeżeli jesteście kolekcjonerami, to na pewno powinniście i zbieracie na PS5, to powinniście się w coś takiego zaopatrzyć i można ją jeszcze na różnych rynkach trafić, ale uważać na USK, czyli na wersje niemieckie, bo takowe są. Tylko, no wiadomo, no, te wersje USK niemieckie nie są na tyle drogie. Warto też przypomnieć, że Azura Wrath występuje również na Xboxie, tak? 360, ale nie jest taką drogą wcale grą, jak na PlayStation 3. Także to tym bardziej jeszcze wnioskuje sytuację, że warto sobie ją pozyskać na nasze półki, to co widać z tyłu, prawda? Bo kolekcjonerstwo akurat wymaga tego, aby pieścić tą kolekcję, żeby ją zdobywać, żeby się cieszyć tymi unikatowymi grami, tymi unikatowymi pudełkami, które kiedyś były wydawane. Dzisiaj, jak wiecie, no nawet powiedzmy sobie szczerze na temat Diablo 4, gdzie teraz będzie wychodzić, no to Diablo 4 jest na opakowaniu napisane jasno i wyraźnie. Wymagane połączenie z internetem. Niestety, to już nie jest kwestia patchy, to już nie jest kwestia... To już jest level wyżej, to już mamy tak jak na przykład Gran Turismo 7. Są to ogromne tytuły, ale właśnie to powoduje, że ten napis i cała ta otoczka wobec gier, które dzisiaj wychodzą, zazwyczaj z tych właśnie takich największych, one wychodzą tylko i wyłącznie z połączeniem z internetem, tak? No, wiadomo, że ta gra będzie aktywna przez, nie wiem, naście jakichś tam pewnie lat, będzie można ją ogrywać, ale to nie jest tak, że braknie nam internetu i my sobie ją włączymy. No, tego nie zrobimy. Dlatego szanujmy tą całą otoczkę związaną z PlayStation 3 jeszcze. PlayStation 4 również są takie gry, na PlayStation 5 już jest coraz gorzej z tą sytuacją i ja mocno, gorąco się cieszę, że mogę sobie pozyskiwać takie tytuły i mogę się nimi cieszyć, bo nie ma nic ważniejszego dla kolekcjonera, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest moja subiektywna ocena,
Nie ma nic lepszego jak w idealnym stanie gra, która jest poszukiwana i która jest taką, no takim trofeum, tak, na naszych półkach, gdzie cieszymy się, że posiadamy już, nie musimy jej szukać, już ją kupiliśmy. Tak by to, słuchajcie, wyglądało. Ja zapraszam Was do łapek do góry, do komentarzy pod tym materiałem, do subskrypcji. Ja widzicie, kanał się, mówiąc szczerze, rozwija. Mamy aktualnie powyżej, mamy coś dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest 2700 chyba, 14 subskrypcji, z tego co sprawdzałem, i cieszy mnie to ogromnie, bo z filmu na film widać, że jest aktywność. Wiem o tym, że jest ciepło na dworze, wiem o tym, że ciężko każdemu w jeden dzień wszyscy obejrzeć tak, jak to było czasami, bo tak się zdarza. Wiem, bo rozmawiam też z innymi youtuberami, większymi, mniejszymi, i zdaję sobie z tego sprawę, że oglądalność nie będzie taka jak w zimie. Po prostu, to widać nawet po filmach, sprawdzałem to jakieś statystykę, taką prowadziłem. Ale śmiało sobie wchodzić, oglądać, jak tylko macie na to ochotę, zapraszam serdecznie. Odcinek oczywiście jest tutaj moim partnerem. Partnerem odcinka jest firma Instant Gaming, gdzie jest do 26 zgłaszamy się na filmie Instant Gaming, to będzie w filmie, pod filmem będzie, gdzie będziemy mogli sobie wygrać konkurs. Trzy osoby dokładnie 26 czerwca wygrają trzy kody, tak? Znaczy każda osoba po kodzie dostanie na jakąkolwiek chce grę z ich oferty Instant Gaming. Jest to fajne, bo ja to zrobiłem w zasadzie dla widzów, abyście mogli po prostu pozyskiwać gry. No niestety cyfrowe, ale jednak, tak? Jest jakaś premiera, jakaś gra wyszła, będziecie mogli sobie ten kod na przykład odebrać. Czy jakikolwiek inny, tak jak mówię, gry z oferty Instant Gaming. Myślę, że to jest fajny deal, ja już to sprawdzałem, kilka osób już zauważyłem, kupiło i jesteście zadowoleni, bo rozmawiałem na ten temat z Wami. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry deal, bardzo fajna sytuacja, dzięki której możecie pozyskiwać po prostu za darmo gry, oglądając moje materiały, bo tylko dzięki temu coś takiego jest możliwe. Dobrze, dziękuję Wam bardzo i cóż, do zobaczenia. Cześć!